Cześć, tu Ewa ze Stajni Ojcowizna. Zapraszamy na nowy filmik. Przepraszam za kolejną przerwę, ale niestety choroba nas zmogła kompletnie i nie byliśmy w stanie nic nagrać. Ale wracamy z nowym filmikiem na temat tutaj bardzo gorący i palący, który często się pojawia, więc mam nadzieję, że jesteście ciekawi i wysłuchacie trochę mojego przynudzenia. Filmik pojawia się jako odpowiedź na pytanie, które już wielokrotnie tutaj wypłynęło od jeźdźców, od dzieciaków, od rodziców, dlaczego u nas się rzadko skacze, nisko skacze, mało się skacze na jazdach. No i właśnie w tym filmiku chciałabym na to pytanie odpowiedzieć. Sprawa wygląda tak, że jeżeli chodzi o naszą tutaj filozofię pracy z końmi i to, czego staramy się uczyć też naszych jeźdźców, to jest to, żeby przede wszystkim jako lekarzy po pierwsze nie szkodzić, tak? Czyli chcemy przede wszystkim jeździć w taki sposób, żeby koniowi nie sprawiać bólu, dyskomfortu, żeby uczyć się jeździć w taki sposób, który jest jak najmniej szkodliwy dla tego konia, albo jeśli nam się uda, nieszkodliwy dla tego konia. I niestety nie jest to możliwe, jeżeli zaczynamy skoki bez stabilnego oparcia w strzemieniu, bez takiego dobrego, stabilnego, elastycznego półsiadu. Jeżeli idziemy w skoki wyższe niż powiedzmy te 40-50 cm, to nie ma siły i to musi się odbić na koniu. Albo się uwiesimy na wodzach, albo klepniemy o siodło, albo się zaciśniemy nogami i nie ma takiej fizycznie możliwości, że dopóki tych elementów, tego dobrego półsiadu, elastycznego dosiadu się nie ma, to nie da się wyżej, dobrze, poprawnie, bezboleśnie dla konia skakać. I dlatego też u nas na jazdach nie spieszymy się z tymi skokami, tak? Staramy się mieć najpierw wszystkie podstawy zrobione, zanim przejdziemy do tych dalszych stopni. W jeździectwie niestety jest tak, że niestety albo stety, że nie da się ominąć, to znaczy można ominąć pewne stopnie, ale jeżeli je ominiemy, to w którymś momencie to się odbije, tak? W którymś momencie to się odbije czkawką, pokaże nam się brak jakichś podstaw. Dlatego jak najbardziej jesteśmy za tym, żeby najpierw szlifować te podstawy. Wiemy, że to czasami jest żmudne, to zajmuje dużo czasu, ale takim sportem jest jeździectwo, tak? Że to nie jest miesiąc, dwa, pół roku, rok i możemy skakać 1,20 m, tylko potrzebujemy czasu, ćwiczeń. Jeżeli ktoś jeździ raz w tygodniu, czasami mu ta jazda wypadnie, czasami mu wypadnie miesiąc z tych jazd, to niestety ciężko jest i to będzie szło powoli, tak? I nie możemy mieć takiej myśli, żeby się spieszyć do tych skoków i że koniecznie chcemy skakać. Wiemy, jakie skoki są przyjemne, ambicja jest rzeczą bardzo dobrą w jeździectwie i tak ogólnie i jest to nas pcha do przodu, jesteśmy jak najbardziej za, natomiast nie można zapominać o tych krokach po drodze. Podstawy przede wszystkim. I ponieważ rozumiemy tą potrzebę skoków i chęć rozwijania się i mamy trochę takich osób już u nas jeżdżących na odpowiednim poziomie i jest troszkę takich osób, które dzwoniły, pytały o jazdy skokowe, których takich stricte skokowych na razie u nas nie było, to tworzymy takie grupy. Te grupy będą w tygodniu, w godzinach bardziej wieczornych, najprawdopodobniej na godzinę 19. I zapraszamy do tych grup osoby, które faktycznie w 3 chodach są stabilne, dobrze sobie radzą, opanowują konia w tych 3 chodach bez szarpania, kopania i jeżdżenia na batach. Krytycznie podchodzimy do swoich umiejętności. Jeżeli ktoś czuje się już pewnie w 3 chodach, to na te grupy może się zapisać. Będziemy na tych grupach troszkę więcej skakać, będą bardziej pod kątem przygotowania do brązowej oznaki jeździeckiej. I to się pojawi. Informacja taka szersza na ten temat pojawi się na Instagramie i na Facebooku w najbliższych dniach. I to już wszystko, co ja mam do powiedzenia na ten temat. Jeżeli chcielibyście zadać jakieś pytania, wypowiedzieć się, podyskutować kulturalnie na ten temat, to zapraszam do komentarzy. Jak najbardziej możemy porozmawiać na ten temat, jeżeli macie inną opinię. To jest moje, nasze podejście do skoków, moje i naszej stajni, do skoków i do nauki jazdy konnej. Jeżeli ktoś ma inne, to jest jego sprawa, nie nam tutaj oceniać, tak? Po prostu to jest taki sposób, w jaki my uczymy u siebie jazdy i skoków. Także jeżeli chcielibyście się wypowiedzieć, zapraszam do komentarzy. Następne 2 filmiki, jeden z nich to będzie vlog z naszych zawodów mikołajkowych, które będą 5 grudnia i na które zapraszam, jeżeli jeszcze ktoś się nie zapisał albo po prostu ma chęć wpaść jako widz. I następny filmik to będzie drugi filmik z lążowania Łukasza, który wiem, że bardzo Wam się podobał, więc Czekacie na pewno na następną część, bardzo zobaczymy, jak tam mu dalej będzie szło. I to wszystko. Dzięki za oglądanie, lajkujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się podobało. Widzimy się w następnym filmiku. Dzięki, cześć!